tak? Omawiam symbolikę herbu. Bo we sklepie z pamiątkami możecie kupić magnes na lodówkę, będziecie robili piernika, możecie sobie wybrać formę właśnie taką. Symbolika herbu następująca. Trzy wieże w herbie symbolizują męstwo mieszczan miasta Torunia. Pół bramy otwartej dla przyjaciół z pustyni. Pół bramy zamkniętej dla wrogów miasta. Anioł z kluczem od bramy symbolizuje boską opiekę nad miastem w czasach zamieszczeń, w czasach wojen. Moje decyzje. Jeżeli znajdzie się śmiałek, który wyprowadzi żaby z miasta, dam mu swoją córkę za żonę. Wiele było konkurentów, udało się to tylko jednemu. Grał podobno pięknie na skrzypcach jak Niccolò Paganini i żaby oczarowane muzyką wyprowadza z Torunia do Gostynia i Torun ma święty spokój. Bingo! Od tego 3.16, 48 po południu, środa, znak zodiakalny ryby. A mieszkali tu tak, tata, mama, brat Andrzej, dwie siostry, Barbara, Katarzyna i on najmłodszy. A został najbardziej znany i sławny, tak? Chodził do szkoły przy tym kościółku, pójdziemy pokażę. Miał do szkoły blisko i co najważniejsze miał z górki, bo miałem identycznie. Pierwsza jego szkoła Toruń, potem Kraków, potem wyjeżdża do Italii, tak, do Włoch i tam studiuje w trzech miastach. Padwa, Bolonia, Ferrara. To mieszczka Katarzynka, mieszczka, czyli mieszkanka miasta. A i tam jest moja siostra Marianka. My jesteśmy mieszczkami, mieszkamy w mieście, a w dodatku jesteśmy piernikarkami, czyli wypiekamy pierniki. Mamy swojego ojca, mistrza piernikarza, on też pierniczy. Bo u nas się pierniczy, piernicza i łopiernicza. I na okrągło i tak. Nie tak ważne, że piernicza. A, to chyba łopiernicza inaczej, bo my to piernikami, no. A ciebie to słownie pewnie, reprymendy daj. No, ale to dobrze, macie, że się przyznajesz. Czegoś białego, czyli? Mąka. Mąki, bardzo dobrze. Do piernika dajemy nawet dwie. Pszenną i żytnią, czyli taką troszeczkę jaśniejszą i delikatną i taką ciemną, grudowatą, szarawą wręcz. I to jest żytnia mąka. Dajemy dwie mąki. I dajemy 7 przypraw. Zapamiętajcie, bo ta liczba jest zaiste ważna. Bez niej piernika by nie było. I jako pierwsza przyprawa, to przyprawa, od której piernik wziął swoją nazwę. Jest ona pierna i pieprzna. Co to może być za przyprawa? Bardzo dobrze, jakie kumate, jak te żaby w Toruniu. Słuchajcie, pieprz rośnie o tak, tak wygląda. Są to takie guleczki na krzeczorkach rosną. I wiecie, gdzie pieprz rośnie? Pieprzami. Kciuki już wystarczy. Baby, wy też mi wystarczy. Już mam. Połóż na stole, będziemy łatwiej oglądać, dobrze? Ja też. Panie, ty panie powałkujesz, czy ty jeszcze chwilę powałkujesz? Ty wałkuj, wałkuj, ty już nie wałkuj. Dobra, ty już wystarczy. A ja? Już wystarczy. Już tutaj trzeba, tu można tam się włożyć. Ten placek jest piękny od środka. No już wystarczy. Odłóż pędzelek, kochanie. Odłóż pędzelek. A dlaczego nie macie tego ciasta położonego? Tutaj konie miewaliście. Autobusem! Autobusem? A wyglądaliście na takich, co by tu konno z całym orszakiem przybyli. Ale nic, to mogłem się mylić. Ale pewnie nie mylę się co do tego, że ciekawość was tu sprowadziła. Mianowicie pewno zastanawiacie się, co za tymi drzwiami na was. Patrzcie, jakie ma muskuły. Ona stalowe, końskie podkowy, jak zapałkę w tych ramionach łamie. Dobrze pani, teraz tak. Prawego kulasa swojego postaw tutaj. Tak. Lewą rączką złap sobie tu, dobrze. A prawą złap za sznur i napinaj, tylko pączka nie pójść tych wysiłków. Do góry jeszcze troszkę. Pani ryczysz najgroźniej, jak potrafisz. I uwaga, raz, dwa i trzy. Ten krzyczał najgłośniej będzie twoim gierkiem. Staj obok króla. Dla gierka mam coś specjalnego. Rumaka ze stajni królewskiej. Uważaj, żebyś nie użył. No dobrze. Ty mi powiedz, widziałeś? Brawa! Ale wracaj, wracaj. Halo, halo, oby nie dostaniecie nagrody. Stajecie sobie tam przy kamyczkach. Tam na nagrodę. Nie słucha, o! No, jak już szoszczy nie słucha. I paluszkiem tu nie pod... Nie grosz mi. Moi drodzy,
zakładał ubranie podobne do naszego. Albo, no stój, spokojnie, my tego sobie zakładać nie będziemy, ale wam pokażemy. Spodnie mogły być albo bardzo wąskie, jak u mnie, nazwane nogawicami, a takie obszerne, duże, bufiaste spodnie potocznie zwano gaciami, moi drodzy. Im bardziej... O, moja babcia lepiej!